Witamy serdecznie w kolejnym odcinku serii kryminalno-dokumentalnej Kontra Legem. Jak zwykle na wstępie bardzo dziękujemy wszystkim słuchaczom za wyrazy uznania w postaci lajków, miłych komentarzy oraz kolejnych subskrypcji. Naszym sympatykom należy się też krótkie wyjaśnienie odnośnie długiej przerwy w publikacjach podcastów. No cóż, przyczyną nie jest bynajmniej spadek zaangażowania czy brak chęci do realizacji kolejnych epizodów. Niestety proza życia i obowiązki wynikające z codziennej pracy pochłaniają ogromną ilość czasu, a my, starając się jak zwykle drobiazgowo i rzetelnie przygotowywać się do publikacji, zmuszeni jesteśmy niestety przedłożyć konieczności nad przyjemności i w efekcie wolne chwile poświęcane poszukiwaniu, lekturze i opracowaniu materiałów zdarzają się zdecydowanie rzadziej. Tytułem uzupełnienia dodamy tylko, iż zapowiadana trylogia w ramach serii Po godzinach jest już od dawna przygotowana i z pewnością materiały znajdą się prędzej czy później na kanale, ale jednocześnie nauczeni doświadczeniem i zweryfikowani przez życie nie będziemy już wskazywać konkretnego terminu. Podsumowując, zawiedzionych i zniecierpliwionych przepraszamy, licząc jednocześnie na wyrozumiałość, a wytrwałym dziękujemy i zachęcamy do pozostania w gronie naszych słuchaczy. Dzisiejszą audycję poświęcimy osobie Marianny Dolińskiej. Informacje biograficzne dotyczące osoby Dolińskiej są wyjątkowo skąpe. W zasadzie udało nam się ustalić tylko tyle, że kobieta pochodzenia romskiego urodziła się w 1891 roku jako nieślubna córka Aleksandry Dolińskiej. Jest to postać w zasadzie nieznana, choć jak się okazuje niezupełnie także anonimowa, ale to wynika z szeregu różnych przyczyn i okoliczności, o których opowiemy nieco później. Tych, którzy nie przepadają za historyczno-dokumentalną stroną naszych audycji, wypada uprzedzić, że sprawa omawiana dziś przez nas jest wyjątkowo obfita w wątki stricte niekryminalne. Istoty zagadnienia nie sposób jednak nie zilustrować garścią faktów i dygresji, które wskutek zawirowań historyczno-politycznych zyskały, jak się okazało, wymiar zupełnie zaskakujący, znacznie przerastający zwyczajną historię kryminalną. Po jak zwykle przydługim wstępie, przejdźmy zatem do meritum sprawy. Mamy nadzieję, że dzisiejsza tragiczna, ale i w pewnym sensie zaskakująca historia przypadnie Wam jednak do gustu, przybliżając mało znane wydarzenia w sposób możliwie interesujący i mówiąc kolokwialnie zjadliwy. Tradycyjnie prosimy jeszcze raz o wsparcie dla naszych wysiłków w postaci komentarzy, łapek w górę oraz kolejnych subskrypcji. Życzymy Wam wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i przyjemnego odsłuchu. Sprawa Dolińskiej nie odbiła się zbyt głośnym echem w ówczesnej prasie ogólnokrajowej. Uwaga dziennikarzy kierowała się głównie na wydarzenia polityczne. Rok 1923 był w Polsce bardzo niespokojny. Dopiero od 3 lat w Rzeczpospolitej panuje pokój. Zmęczony kraj dopiero powoli zaczyna leczyć rany. Gazety relacjonują egzekucję zabójcy prezydenta Narutowicza, potem tematem numer 1 stają się krwawo tłumione protesty robotników. 14 grudnia 1923 roku upada rząd Wincentego Witosa. Hiperinflacja, galopujący wzrost cen podstawowych produktów, kryzys polityczny i gospodarczy oraz rosnące bezrobocie skutkują rzecz jasna pogarszającą się jakością życia. Nędza i głód są w odrodzonej Polsce w zasadzie na porządku dziennym. Położenie najuboższych warstw społecznych jest tragiczne. Skrajne ubóstwo panuje zwłaszcza wśród chłopów, których dzieci często umierają z głodu. Przeglądając ówczesną prasę, nie sposób nie zauważyć licznych apeli o dobroczynność i wsparcie dla potrzebujących. Samobójstwa z nędzy lub bezdomności są praktycznie codziennością. Gazeta Kielecka z 11 listopada 1923 roku pisała: smutnym echem przesilenia gospodarczego w kraju stają się coraz częstsze przypadki samobójstw bezrobotnych. Kryzys gospodarczy skutkuje oczywiście także ogromnym wzrostem przestępczości. Nie inaczej wygląda sytuacja w okolicach Radomia. Po wojnach ciągnących się w zasadzie bez przerwy od 1914 do 1920 roku nędza jest wręcz niewyobrażalna.
Znane są relacje o tym, jakoby kobiety piekły chleb z perzu, a bose i obdarte dzieci jadły koty i żaby, często umierając z głodu i w wyniku chorób. Opieka zdrowotna i edukacja praktycznie nie istnieją. W opisanych wyżej realiach jesienią i zimą 1923 roku pod wsią Antoniówka koło Radomia grasują bandy głodnych Romów, kradnące jedzenie, zwierzęta domowe i wszystko, co się da mieszkańcom okolicznych wsi. Stefania Zagożdżan, mieszkanka Antoniówki, która w roku 1923 była 5-letnią dziewczynką, mówiła w 2007 roku dziennikarzom dużego formatu. Pamiętam cyganów, wozy, kunie. Zawsze tam w lesie między Rajcem a Dąbrową obóz mieli. Cały rok siedzieli. Ludzie się bali, o. Reakcja Policji Państwowej na rabunkową działalność Romów jest ostra i zdecydowana. Funkcjonariusze intensywnie rozpraszają grupy cygańskie. Tajemnicą Poliszynela jest fakt, że ówcześni policjanci byli instruowani, aby traktować wszystkich cyganów z zasady jako przestępców. Służba śledcza, podręcznik dla użytku Policji Państwowej, wydany w 1923 roku, zawierał m.in. takie wskazówki. Wypadki stosowania daktyloskopii są bardzo liczne. Podlegają jej cyganie obojga płci, bez względu, czy są karygodni lub w wieku podlegającym kodeksowi karnemu. Jednym z aresztowanych pod zarzutem wielokrotnej kradzieży w początkach grudnia 1923 roku był 40-letni mąż Marianny Dolińskiej. Kobieta straciła w ten sposób jedyne źródło utrzymania i stanęła w obliczu sytuacji, w której zarówno jej, jak i czwórce jej dzieci groziła śmierć głodowa. Większość życia kobieta spędziła wśród cygańskich taborów w lesie między wsiami Rajec i Dąbrowa Kozłowska. Kiedy grupa się rozpadła, kobieta nie miała do kogo pójść z prośbą o pomoc. W tym miejscu należy przyjrzeć się dokładniej podłożu takiej sytuacji. Zenon Gierała, romski genealog, autor historii rodów romskich, mówił w jednym z wywiadów. W zimie Romowie zasadniczo nie wędrowali, tylko cygańska biedota, która nie mogła znaleźć stałego miejsca. Wokół Radomia, czy mówiąc ściślej Garbatki, miały wówczas swoje leża tabory cygańskie, złożone z tradycyjnych wozów. To nie oznacza postoju w grupie. Poszczególne wozy stacjonowały na wsi, u zaprzyjaźnionych wiejskich rodzin, gdzie za pobyt Rom odwdzięczał się pracą w gospodarstwie. Taki był powszechny zwyczaj przed wojną. W świetle takiej wypowiedzi należy zatem założyć, że zarówno Dolińska, jak i jej mąż egzystowali raczej na marginesie społeczności cyganów. Dlaczego jednak kobieta miała rzekomo nie otrzymać pomocy od znanej z solidarności oraz rodzinności społeczności romskiej? Pani Agnieszka Caban, do niedawna wiceprezes Radomskiego Stowarzyszenia Romów Romano Waść, była przekonana, że pogłoski o odtrąceniu Marianny Dolińskiej przez jej społeczność wynikają z niewiedzy o romskiej tradycji i nie mają pokrycia w faktach. Tutaj zaszło coś innego. Bywało, że pojedyncze rodziny romskie mieszkały wśród większościowego społeczeństwa. Możliwe, że właśnie Dolińska z rodziną mieszkała gdzieś na wsi i po utracie męża została bez oparcia, sama, z dala od rodziny. Również możliwe, że aresztowanie męża przyprawiło ją o atak choroby i odtąd wydawało jej się, że jest sama ze swą nędzą, mówiła Caban. Stanisław Kruszyński, duszpasterz Romów w Holandii, wskazał w jednym z wywiadów jeszcze jeden istotny aspekt całej sytuacji. Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, jakim dramatem jest dla całej rodziny cygańskiej aresztowanie jednego z jej członków. To coś przeżywanego tak samo intensywnie jak śmierć. Aresztowanie ojca jest dla całej rodziny stanem wywołującym u członków rodziny autentyczne stany histerii. Możliwe, że seria kradzieży w okolicy, w której przybywała rodzina Dolińskiej i aresztowanie męża w końcu 23 roku, niekorzystnie wpłynęły na relacje kobiety z lokalną społecznością, skutkując ostracyzmem i w efekcie dramatem nędzy i bezdomności. Wydaje się jednak, że bez względu na okoliczności, postrzeganie społeczności romskiej przez Polaków było, łagodnie mówiąc, negatywne. Wspomniani już dziennikarze dużego formatu
którzy odwiedzili Antoniówkę w 2007 roku, przygotowując materiał do artykułu o Dolińskiej, mieli okazję rozmawiać m.in. z 78-letnim wtedy Stanisławem Zagożdżanem, jednym z najstarszych wówczas mieszkańców wsi, stryjecznym bratem cytowanej wyżej pani Stefanii. Mężczyzna pamiętał sprawę z relacji ojca i starszych mieszkańców. Zapytany przez reportera, czy Dolińska nie mogła przyjść po pomoc do wsi, choćby do zagrody jego rodziny, odpowiedział prostolinijnie: a pany byś ta cygana do domu wpuścili? Zagożdżan potwierdzał także wersję, według której kobieta nie mogła liczyć na wsparcie Romów. Swoi jej też nie pomogli. Choć prosiła, chodziła do tej ichniej zwierzchności płakać. Coś tam musiało między tymi cyganami być, że ją tak odparli, mówił Zagożdżan. Wróćmy jednak do momentu aresztowania męża Dolińskiej i następujących po nim zdarzeń. Bardzo ciekawe, choć niepotwierdzone informacje udało nam się odnaleźć w artykule poświęconym Dolińskiej w serwisie Onet. Niejaka Adela Głowacka, której matka pochodziła z rodu Dolińskich, wspominała po latach zasłyszane we wczesnym dzieciństwie rozmowy rodziców i innych Romów na temat sprawy Marianny. Został aresztowany cygan, Rom tej kobiety, i ona zwróciła się do policjanta na posterunku, pewnie tam, gdzie go aresztowali, z pytaniem, co ma teraz zrobić ze swoimi dziećmi. Przecież sobie nie poradzi. A policjant jej powiedział bez namysłu: jak pani nie wie, co zrobić, niech je pani powiesi. I tak sobie cyganie powtarzali, a ona była chora i to sobie wzięła do serca. Kobieta była ponadto przekonana, co koresponduje z przytaczaną opinią Agnieszki Caban, że Dolińska musiała mieszkać poza taborem i nie miała kontaktu z Romami. Romowie na pewno byliby zauważyli, że coś jest z nią nie tak, mówiła Głowacka. Wieczorem we wtorek 11 grudnia 1923 roku będąca na skraju obłędu Dolińska błąkała się po zamarzających bagnach i po zasypanych śniegiem lasach pomiędzy Siczkami, Antoniówką oraz Dąbrową Kozłowską. Brnęła w ciemnościach przez grzęzawiska, tracąc kontakt z rzeczywistością. Uznała w końcu, że jedynym sposobem na uchronienie dzieci przed głodem jest ich zabójstwo. Około godziny 20 pozbawiła życia czwórkę swoich dzieci, po kolei wieszając je, by oszczędzić im bolesnej, głodowej agonii. Zwłoki dzieci Dolińska pozostawiła wiszące na drzewie. Wspominany już Stanisław Zagożdżan mówił dziennikarzom: kiedy Marianna Dolińska wieszała dzieci, było tu pole porośnięte niewielkimi olchami, śnieg i kilka drzew, których już nie ma. Wybrała wysoki, gruby na człowieka, samotnie stojący świerk. Ojciec mi mówił, że świerk. On to jeszcze widział. Zrąbali potem to drzewo specjalnie. Ojciec mówił, że jemu mówił dziadek, że Una była pono bardzo piękna. Stefania Zagożdżan wspominała z kolei atmosferę we wsi po dramatycznym zajściu. Kazania w kościele były. Cyganka, wariatka, diabeł ją opętał. Radomskie Słowo 16 grudnia 1923 roku pisało: w dniu 12 grudnia o 13 zgłosiła się do komisariatu Policji Państwowej miasta Radomia Marianna Dolińska. Cyganka, lat 32, ostatnio zamieszkała we wsi Kozłów tejże gminy powiatu radomskiego i zameldowała, że w dniu 11 grudnia około godziny 20 pozbawiła życia czworga swoich małoletnich dzieci, wieszając ich na drzewie w lesie w Antoniówce, gmina Radom, w rejonie posterunku Policji Państwowej Rajec Poduchowny. Poniższe dzieci były w latach: córka Zofia, 6 miesięcy, syn Antoni, lat 3, córka Bronisława, lat 5, syn Stefan, lat 7. Po zameldowaniu udano się natychmiast na miejsce przestępstwa. Stwierdzono, że czyn miał miejsce. Wymieniona cyganka została aresztowana. Zeznała, że czyn ten popełniła z nędzy, i dochodzenie wraz z Dolińską przekazano sędziemu śledczemu powiatu radomskiego. Ilustrowany Kurier Codzienny z 19 grudnia 1923 roku nakreślił tło wydarzenia. Potworny czyn zrozpaczonej matki. Niejaka Maria Dolińska przyznała się, że zamordowała czworo swoich dzieci i zeznała, że czynu dopuściła się z ogromnej nędzy. 24 grudnia Głos Narodu uzupełnił szczegóły.
Policja, stwierdziwszy tę potworną zbrodnię, aresztowała cygankę. Z kolei orędownik Wrzesiński 3 stycznia 1924 roku podał: postawiony na nogi okropną wiadomością posterunek policji wysłał swoich funkcjonariuszy na miejsce wypadku, którzy znaleźli już zimne, sine ciałka ofiar nieszczęsnej matki. Do celów dochodzenia powstała seria fotografii z miejsca zbrodni, co nie było wówczas działaniem rutynowym, ale już zalecanym. Fotografia oddaje służbie śledczej bardzo cenne usługi, informował ówczesny podręcznik policyjny Służba Śledcza, wymieniając ją wśród środków pomocniczych przy śledztwie. Jeżeli na posterunku nie ma fotografa amatora, a zachodzi konieczna potrzeba odfotografowania czegoś, to należy wynająć fotografa zawodowego, instruował podręcznik. Nie wiadomo, czy autorem zdjęć był polski policjant amator, czy cywil z Radomia, który zarabiał na chleb, robiąc zdjęcia okolicznościowe. Tak czy inaczej, fotograf sporządził co najmniej 2 ujęcia powieszonych dzieci, a prawdopodobnie 5. I do tego co najmniej 3 zdjęcia cyganki. Historia zdjęć, jak się okaże, nada całej sprawie po latach zupełnie inny wymiar. Ale o tym nieco później. Po stwierdzeniu zabójstwa Dolińska została aresztowana i skierowana na obserwację psychiatryczną. Śledztwo trwało 5 roku. Kobieta przebywała w szpitalach psychiatrycznych w Radomiu i Warszawie. Zaobserwowano u niej częste i gwałtowne zmiany psychiczne. Miewała napady szału, autoagresji lub popadała w kilkudniowy stupor i nie można było z nią nawiązać żadnego kontaktu. Została zbadana przez najlepszych ówczesnych psychiatrów, którzy orzekli, że była tylko neutralnym sprawcą zbrodni, osobą pozbawioną w momencie dokonania czynu świadomości konsekwencji. Warto wspomnieć, że przypadek Dolińskiej wzbudził szereg kontrowersji i nie brakowało takich, którzy żądali wyroku śmierci i natychmiastowego powieszenia kobiety. Jednak ówczesny aparat sądowniczy państwa cechował się, nazwijmy to, oświeceniowym spojrzeniem na kwestię winy. Sąd postanowił skierować Dolińską na bezterminowe przymusowe leczenie do szpitala psychiatrycznego w Tworkach pod Warszawą, gdzie zaopiekował się nią dyrektor ośrodka, słynny polski psychiatra Witold Łuniewski. U Dolińskiej stwierdzono urojenia, halucynacje wzrokowe, ograniczenie umysłowe, apatię i depresję. W połowie 1926 roku, kiedy u pacjentki doszło do wybuchu typowego podniecenia szałowego, doktor Łuniewski rozpoznał u chorej psychozę szałowo-posępniczą, dziś zwaną chorobą afektywną dwubiegunową. Doktor Bartosz Łoza, były dyrektor zakładu w Tworkach, obecnie kierownik Kliniki Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, mówił dziennikarzom dużego formatu: dwubiegunówkę znali jeszcze starożytni Grecy. Opisywali przebieg zaburzeń nastroju i przypisywali go brakowi równowagi fluidów i humorów w organizmie. Dzisiejsza medycyna właściwie to potwierdza, choć nazywa inaczej. Brak równowagi między poziomem monoamin a liczbą ich receptorów w naszych głowach. Biegunami cyklu szałowo-posępniczego są depresja, czyli stan głębokiego smutku, oraz mania, okres niekontrolowanego podniecenia. Badania pokazały bez wątpliwości, iż w feralnej chwili Dolińska zakładała urojeniowo w ramach głębokiego stanu depresyjnego, że powieszenie dzieci jest rozwiązaniem najlepszym. Co ciekawe, dr Łoza mówił w 2007 roku dziennikarzom, że Dolińska była ważną osobą dla doktora Łuniewskiego, co miało wynikać z teczki z aktami Dolińskiej, zawierającej kompletną historię choroby. Zakład w Tworkach do dziś dysponuje tymi dokumentami, jednak ówczesny dyrektor Łoza stanowczo odmówił dostępu do zawartości teczki, powołując się na tajemnicę lekarską. Jest to sytuacja dość intrygująca, zważywszy zwłaszcza na znaczny upływ czasu. Wróćmy jednak do meritum. W roku 1928 Witold Łuniewski opublikował w roczniku psychiatrycznym artykuł Psychoza szałowo-posępnicza w kazuistyce sądowo-psychiatrycznej. Pierwsza część pracy to opis szeregu zbrodni popełnionych w afekcie przez niepoczytalnych. Przypadek Dolińskiej doktor ukrył pod inicjałami. MD, 32-letnia cyganka, w nocy z 11 na 12 grudnia 1923 powiesiła na drzewie w polu 4 swoich własnych dzieci,
D motywowała swój czyn tym, że zostawszy bez środków do życia, chciała swoje dzieci uratować od śmierci głodowej. Trudności zebrania danych dotyczących osoby i przeszłości D, która całe swoje życie spędziła koczowniczo, wpłynęły na to, że materiał śledztwa nie wyświetlił należycie psychopatologicznych właściwości oskarżonej. Obserwacja zakładowa stwierdziła, że D jest na ogół ograniczona umysłowo, że pozostaje w stanie niezbyt zresztą głębokiej depresji połączonej z apatią, jest zahamowana, miewa halucynacje wzrokowe i wypowiada urojenia, że diabeł zmusił ją do powieszenia dzieci, a teraz czyha na jej własne życie. I dalej w konkluzji. Była to psychopatologiczna próba dokonania rozszerzonego samobójstwa, którego chora nie doprowadziła do końca. Dolińska cierpiała również na inne choroby somatyczne, które były w tamtych czasach nieuleczalne. Żeby zapobiec ewentualnym dalszym próbom odebrania sobie życia, Dolińskiej podawano do posiłków środki uspokajające. Przez 4 lata pobytu w tworkach kobieta pracowała w szpitalnym ogrodzie i dużo czasu spędzała na zewnątrz, spacerując parkowymi alejkami. Marianna Dolińska zmarła w tworkach w 1928 roku w wieku 37 lat. Pochowano ją na szpitalnym cmentarzu. Na tym samym, na którym spoczął później dr Łuniewski, który w 1943 roku popełnił samobójstwo w swoim gabinecie w tworkach. Przyczyn samobójstwa doktora nigdy nie ustalono i powody tej dramatycznej decyzji do dziś pozostają nieznane. Groby obojga nie zachowały się do dnia dzisiejszego. Historia makabrycznej zbrodni zyskała znów niespodziewany rozgłos po latach za sprawą wspomnianych już zdjęć powieszonych dzieci wykonanych podczas wizji lokalnej. Zdjęcie w późniejszych latach nazwano wianuszkiem z dzieci. Obecnie funkcjonują 3 ujęcia, bardzo podobne, ale zrobione z nieco innych perspektyw. Fotografie odnajdziecie w materiałach źródłowych, do których linki jak zwykle zamieszczamy w opisie. W 1928 roku ukazał się wspominany już 7 zeszyt Rocznika Psychiatrycznego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego z artykułem doktora Łuniewskiego, cytowanym wcześniej. Przypadek Dolińskiej został zilustrowany 2 fotografiami, zdjęciem Marianny w szpitalnym ogrodzie oraz zdjęciem zabitych przez nią dzieci. Przejmujący zgrozą obraz tej zbrodni został sfotografowany przez Urząd Śledczy i znajduje się w naszym posiadaniu, pisał Łuniewski. Była to pierwsza publikacja zdjęcia powieszonych dzieci. 2. publikacja miała miejsce w 1948 roku. Bardzo podobne zdjęcie pojawiło się w wydanym wówczas podręczniku medycyny sądowej dla studentów i lekarzy Wiktora Grzywo-Dąbrowskiego, profesora Uniwersytetu Warszawskiego i członka Komitetu Redakcyjnego Rocznika Psychiatrycznego. Fotografia nieznacznie różniła się od tej, którą Łuniewski zamieścił w Roczniku Psychiatrycznym, została wykonana z trochę innej perspektywy. Grzywo-Dąbrowski powołał się na Łuniewskiego i zamieścił skrótowy opis historii Dolińskiej. Z niewyjaśnionych do dziś przyczyn 3. wersja zdjęcia została z czasem uznana za ilustrację zbrodni wykonanej na polskich dzieciach przez UPA w 1943 roku. Wersja ta przedstawia powieszone dzieci z jeszcze innej perspektywy. Zdjęcie jest lustrzanym odbiciem 2 wspomnianych wyżej wersji. Na fotografii znajdują się jasne, poszarpane rysy, które przez niektórych komentatorów zostały uznane za drut kolczasty, a w rzeczywistości są to rysy na negatywie lub ślady zginania odbitki. Od tamtej pory zdjęcie regularnie pojawiało się jako ilustracja rzezi wołyńskiej. W tym miejscu nie sposób krótko nie wspomnieć tego tragicznego epizodu polskiej historii. W 1941 roku Tarnopol zajęli hitlerowcy, a powiat stał się częścią generalnej guberni. 2 lata później ukraińscy nacjonaliści rozpoczęli na tym terenie czystki etniczne, zakończone uśmierceniem, według różnych źródeł, od 60 do 100 tysięcy Polaków. Sotnie UPA, czyli Ukraińskiej Powstańczej Armii, wchodziły do wiosek i zabijały polskich mieszkańców w najokrutniejszy sposób. Widłami, kijami, maczugami, za pomocą pił, drutu kolczastego czy gwoździ. Rusini i Ukraińcy gwałcili polskie kobiety, palili żywcem dzieci i starców.
Osobny rozdział tej potwornej historii dopisali członkowie Ochotniczej Strzeleckiej Dywizji SS Galicja. Stworzona przez Niemców i przez nich dowodzona, oficjalnie pobłogosławiona przez grecko-katolickie duchowieństwo, przyjęła w swe szeregi 53 tysiące ludzi, w większości sympatyków organizacji ukraińskich nacjonalistów. Między 1943 i 1945 rokiem Haliczanie, jak nazywali ich oficjalnie Niemcy, w ramach walki z polską partyzantką pacyfikowali, często razem z UPA, wsie w województwach tarnopolskim, zamojskim, tarnobrzeskim i w sąsiednich. Ich szlak bojowy znaczyły trupy Polaków, spalonych w stodołach i kościołach, dzieci uduszonych w studniach razem z matkami, ludzi powieszonych, wbitych na pale itd. Historycy wymieniają wśród tortur skalpowanie, obcinanie nosów, obcinanie kobietom piersi i posypywanie ran solą, wyrywanie żył od pachwiny do stóp, wieszanie ofiar za wnętrzności, przecinanie tułowia piłą, rozrywanie żywego człowieka za pomocą łańcuchów ciągniętych przez konie. Zdjęcie wianuszka z dzieci z rządzeniem losu znakomicie wpasowało się w całą tę straszliwą historię. Zresztą nie tylko w tę historię. Najwcześniejsza odnaleziona publikacja zawierająca taką interpretację zdjęcia pochodzi z numeru 3 wrocławskiego czasopisma Na Rubieży, wydawanego przez Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów z 1993 roku, w którym zdjęcie zostało podpisane: dzieci polskie zamęczone i pomordowane przez oddział Ukraińskiej Powstańczej Armii w okolicy wsi Kozowa w województwie tarnopolskim jesienią 1943 roku ze zbiorów doktora Stanisława Krzaklewskiego. Z kolei w 1994 roku fotografia, podpisana tym razem zamordowane przez oddziały SS Galicja dzieci polskie w rejonie Kozowej, powiat brzeżański, ze zbioru W. Załogowicza, znalazła się w książce Jerzego Węgierskiego pod tytułem Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa. Co ciekawe, nieco później odkryto także, że fotografia pojawiła się również już 2 lipca 1941 roku na okładce Nowego Kuriera Warszawskiego, niemieckiego dziennika propagandowego, wydawanego po polsku w latach 1939-45. W numerze 154 zdjęcie ilustruje tytuł Tak walczą bolszewicy. Fotografię dopełniał tekst. Zdjęcie powyższe dostarczył nam jeden z naszych czytelników, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Oddział Wojsk Polskich dokonał w roku 1919 w wiosce pod Wołkowyskiem strasznego odkrycia. Na drzewie zauważono wiszące zwłoki czworga dzieci i ich matki, na fotografii niewidoczna. Była to rodzina polskiego sołtysa, który uciekł przed bolszewikami. Bolszewicy zemścili się na nim w tak bestialski sposób, napisała gazeta 10 dni po ataku Niemiec na Związek Sowiecki. Już po około tygodniu, 10 lipca, na ten, jakbyśmy to dzisiaj nazwali, propagandowy fake, zareagował podziemny biuletyn informacyjny, wyjaśniając, iż zdjęcie nie ma nic wspólnego z Sowietami i ukazuje ofiary dzieciobójstwa szalonej matki i pochodzi z Zakładu Medycyny Sądowej. Aleksander Korman w pracy Stosunek UPA do Polaków na ziemiach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej, opublikowanej w 2002 roku, szerzej opisał rzekome pochodzenie zdjęcia. Zdjęcie miało pochodzić ze wsi Kozowa lub Łozowa, powiat Tarnopol, i było datowane na grudzień 1943 lub 1944 roku. Co interesujące, próżno szukać świadectwa dotyczącego rzezi w Kozowej, Łozowej, Kozówce czy Łobuzowej. Na mapach powiatu tarnopolskiego sprzed wojny nie sposób w ogóle odnaleźć takich miejscowości. Tym niemniej według Kormana stamtąd właśnie grupa ocalałych z rzezi Polaków miała dostarczyć fotografię na konspiracyjną placówkę 14 Pułku Armii Krajowej na przedmieściach Lwowa. Potem miało ono trafić do Władysława Załogowicza, który wiele lat później przekazał je Stanisławowi Krzaklewskiemu, a ten samemu Kormanowi. Korman pisał, że ukraińscy nacjonaliści mieli robić wiele wianuszków z przybitych do drzew polskich dzieci,
a aleje pełne owych wianuszków mieli nazywać drogą do samostyjnej Ukrainy. W pracy pojawiło się nawet nazwisko dowódcy oddziału UPA, odpowiedzialnego za rzekome zabicie dzieci. Rok później Korman wydał album Ludobójstwo UPA na ludności polskiej, dokumentacja fotograficzna, w którym zdjęcie dzieci Dolińskiej pojawiło się dwukrotnie, w tym na okładce z nieprawdziwym opisem. Działanie opisane jako przybijanie małych dzieci dookoła grubego, przydrożnego drzewa, tworząc w ten sposób tak zwane wianuszki, pojawia się także na ostatnim miejscu w stworzonym przez Aleksandra Kormana zestawieniu 363 tortur zadawanych Polakom przez UPA, wieńcząc tę listę jako przykład skrajnego okrucieństwa. Ale i na tym nie koniec. W lipcu 2003 roku, w 60. rocznicę rzezi wołyńskiej, w Przemyślu na cmentarzu wojennym odsłonięto pomnik oddający hołd polskim ofiarom UPA, zawierający kamienną rzeźbę przedstawiającą związane drutem dzieci wiszące w tej samej pozycji co dzieci Marianny Dolińskiej. Drut znajduje się w tych samych miejscach co rysy na trzeciej wersji zdjęcia. W 2006 roku Henryk Komański i Szczepan Siekierka publikują to samo ujęcie w książce Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939-1946. Autorzy informują, że to klisza niemieckiego fotografa wojskowego powstała we wsi Kozówka, powiat Brzeżany, w listopadzie 1943 roku. Również w 2006 roku powstał Ogólnopolski Komitet Budowy Pomnika Ofiar Ludobójstwa OUN-UPA, mający na celu postawienie pomnika w centrum Warszawy. Można śmiało założyć, że gdyby nie próba wybudowania pomnika, być może nikt nie poznałby prawdziwej historii zdjęcia dzieci Dolińskiej i niewielu usłyszałoby o samej tragicznej zbrodni. W konkursie projektowym zwyciężył projekt Mariana Koniecznego, autora m.in. pomników bohaterów Warszawy, Lenina w Nowej Hucie oraz Jana Pawła II i księdza Makulskiego w Licheniu. Autor zaproponował wizję 5-metrowego skrzydlatego drzewa z przybitymi dookoła dziećmi, wzorowanymi na tych z wianuszka. Projekt spotkał się z ostrą krytyką i wywołał ożywione dyskusje w mediach. Ten pomnik z całą pewnością pojednaniu nie służy, napisali do przewodniczącego Rady Miejskiej Stolicy intelektualiści i artyści. Pod listem podpisali się m.in. były premier Tadeusz Mazowiecki i wybitny reżyser Andrzej Wajda. Historię zdjęć postanowił wówczas wziąć na warsztat historyk Polskiej Akademii Nauk profesor Dariusz Stola. Razem z Adą Rutkowską postanowili prześledzić drogę, jaką fotografia powieszonych dzieci pokonała z archiwum radomskiej policji na łamy książek poświęconych ukraińskiemu ludobójstwu. W kwietniu 2007 roku radni Warszawy nie wydali zgody, by monument stanął na Placu Grzybowskim, a w maju profesor Stola ogłosił w Rzeczpospolitej wyniki swych badań. W dodatku do Rzeczpospolitej plus i minus z 19 maja 2007 roku Stola i Rutkowska wykazali niezbicie, iż fotografia przedstawia dzieci zamordowane przez Dolińską. Dziennikarze chcieli wyjaśnić, jak doszło do pomyłki w interpretacji fotografii. Aleksander Korman i Stanisław Krzaklewski już nie żyli, ale zapytali o pochodzenie zdjęcia Siekierkę, Komańskiego i Załogowicza. Dwaj pierwsi stwierdzili, że fotografię dostali od Stanisława Krzaklewskiego, którego ojciec miał ją otrzymać od niemieckiego oficera w Brzeżanach. Władysław Załogowicz natomiast utrzymywał, że to on dał fotografię Stanisławowi Krzaklewskiemu. Sam otrzymał ją w końcu lat 40. od pewnej rodziny zamieszkałej po wojnie w Głuchołazach, a pochodzącej z okolic wsi Kozowa. Upływ czasu spowodował, iż nie udało się ustalić prawdopodobnej wersji wydarzeń. Artykuł Stoli i Rutkowskiej nie pozostał bez echa i sprawił, że na początku października 2008 roku ze wspomnianego przemyskiego pomnika usunięto rzeźbę wzorowaną na fotografii. Mimo wszystko opinie były nadal podzielone. Żona Mariana Koniecznego, Maryla, mówiła już po artykule w plusie i minusie. Zaprezentowaliśmy makietę pomnika w Galerii Porczyńskich. Oglądał to Lech Kaczyński, pomnik mu się podobał. Panowie mówią teraz, że to pod Radomiem było, że cyganka,
Ale przecież na Kresach naprawdę mordowano ludzi. Są ludzie do dziś noszący w sobie tę traumę. My nie jesteśmy przecież przeciw Ukraińcom, tylko przeciw nacjonalizmom. Konieczny ostatecznie zmienił nieznacznie projekt. Odsłonięcie planowano na 17 września 2008 roku. Co ciekawe, we Lwowie planowane było w tym czasie wzniesienie monumentu ku czci Stepana Bandery. Pokaz nowej wersji odbył się w Towarzystwie Naukowym Polska Wschód przy Marszałkowskiej, w gmachu dawnego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Rok później obchodzono 65-lecie tych tragicznych wydarzeń. W stolicy zawisły plakaty ze sfałszowanym zdjęciem. Władze miejskie nie wydały ostatecznie zgody na wzniesienie monumentu, bez względu na lokalizację, ale wówczas niespodziewanie do ataku przeszła Ukraińska Partia Swoboda. Należący do niej przewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej Oleh Pańkiewicz apelował o zlikwidowanie pomnika ofiar UPA we Wrocławiu, przy ulicy Frycza Modrzewskiego, odsłoniętego 25 września 1999 roku. Pomnik ten nie powinien stać się jeszcze jednym pomnikiem niezgody między naszymi narodami, mówił Pańkiewicz. Polityk podkreślał, że Ukraińcy i Polacy powinni wzajemnie szanować swoje prawo do własnej wizji historii. Wizje te były jednak tak skrajnie różne, że politycy obu stron w imię dobrych stosunków wyciszyli debatę o bolesnej przeszłości. Sprawa wymagała licznych zabiegów dyplomatycznych, by uniknąć szerokiej dyskusji i potencjalnego zaostrzenia konfliktu. Kiedy we Lwowie postawiono pomnik Stepana Bandery, lidera ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA, tamtejsi Polacy głośno protestowali. Na początku 2010 roku prezydent Wiktor Juszczenko nadał mu tytuł bohatera Ukrainy. Parlament Europejski skrytykował tę decyzję. Za prezydenta Janukowycza Doniecki sąd uchylił decyzję Juszczenki, co ponownie wzbudziło ogólnokrajową dyskusję. Prezydent Janukowycz podczas wizyty w Polsce w 2011 roku wypowiadał się w bardzo ugodowym tonie o wydarzeniach, które rozegrały się na pograniczu. W ocenie wydarzeń historycznych między Polską a Ukrainą bliska mi jest formuła „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”, mówił Janukowycz. Jak zapewne wiecie sami, debata na temat stosunków polsko-ukraińskich w kontekście wydarzeń historycznych dotyczących rzezi wołyńskiej trwa w zasadzie cały czas. Jakże jednak zaskakującym jest fakt, że zwykła wydawałoby się fotografia dokumentująca zbrodnię dolińskiej, zupełnie, jak się okazało, niepowiązana z zagadnieniem, mogła stać się niemalże przyczyną konfliktu dyplomatycznego. Sprawa dolińskiej, jakkolwiek tragiczna i w pewien sposób dość przypadkowo upolityczniona, posiada jednakowoż jeszcze inną, jakże istotną wymowę. Jest konsekwencją niedostatku, biedy i głodu, które dotknęły sporą część polskiego społeczeństwa na progu odzyskanej niepodległości. Nie sposób nie dostrzec także kontekstu rasizmu, wykluczenia i ostracyzmu, które w równym stopniu pchnęły Dolińską do zabicia własnych dzieci. Jeżeli można wskazać na jakiekolwiek pozytywy, wydarzenia z grudnia 1923 roku stały się klasycznym przykładem możliwych skutków psychozy maniakalno-depresyjnej, pozwalając psychiatrom i prawnikom lepiej zrozumieć czyny osób cierpiących na to schorzenie. Tragiczna historia zbrodni dolińskiej i samych zdjęć Wianuszka z dzieci pozostaje sprawą mało znaną, ale jej tło i okoliczności to niewątpliwie materia dająca pole do istotnych przemyśleń i wniosków, ale także przykład tego, jaki wpływ na historię, a nawet politykę, mogą mieć błędne interpretacje lub celowa dezinformacja. Niestety należy przypuszczać, że wpływ ów jest i będzie trwalszy i ważniejszy niż sama istota tragedii Marianny Dolińskiej i czwórki jej dzieci.